Jest 15 września 1944 roku. Zacięte walki toczą się na skrawku zajętego przez powstańców Powiśla Czerniakowskiego. Na zajętych terenach Niemcy mordują wszystkich mężczyzn. Mówi Edmund Baranowski-Jur. Gdy wybuchło powstanie, nie ukończył jeszcze 19 lat. Zajmujemy stanowiska na skarpie ulicy Książęcej, na wprost budynków Muzeum Narodowego i wypalonych szczątków Szpitala Świętego Łazarza. Poza sobą mamy ulicę Książęcą. Ulica Książęca stanowi cieniutką linię łączącą Śródmieście Południowe z Czerniakowem. Jedyna linia. Gdzieś koło godziny 10, przypuszczam, słyszymy potężne wybuchy, wyleciały mosty. Most Poniatowskiego i następny most kolejowy. Ale równocześnie godzinę po tym następuje potężne uderzenie niemieckie, prowadzone od strony ogrodów sejmowych i od strony Muzeum Narodowego. Od razu jesteśmy związani ciężką walką. Dostajemy posiłki z batalionu Golskiego, przybywa dwóch chłopaków z bronią przeciwpancerną, z piatami. Jeden z nich natychmiast jest śmiertelnie ranny. Drugi usiłuje jeszcze zwalczać atakujące od strony Muzeum Narodowego czołgi. Obrona, mimo że twarda z naszej strony, ale beznadziejna. Musimy się wycofać ze skarpy na drugą stronę ulicy Książęcej, do domu numer 7 i willi Pniewskiego. Uderzenie niemieckie, które wychodziło z ogrodów sejmowych, praktycznie odcięło na wysokości ulicy Rozbrat Czerniaków od Śródmieścia. Jakiekolwiek próby, a były podejmowane próby przerwania pierścienia okrążającego, nie dały żadnego rezultatu. Straciliśmy kontakt ze zgrupowaniem Radosław, które znajdowało się w rejonie ulic Ludnej, Okrąg Czerniakowskiej, do 30 września, kiedy spotkaliśmy się ponownie po przejściu resztek zgrupowania z Mokotowa do Śródmieścia. Niemcy wypierają powstańców z Sielc, zajmują Marymont. Linią obrony Mokotowa staje się ulica Belwederska. Na Żoliborzu wojska niemieckie zdobywają odcinek wybrzeża od Cytadeli do Krasińskiego, odcinając powstańców od Wisły. Warszawa!